Panika patrzy na morze to spektakl Teatru Polskiego, który swoją premierę będzie mieć 28 kwietnia. Spektakl powstał na podstawie tekstu Bernharda, komediant, a główną rolę gra Krzesisława Dubielówna. Pani Sława ciągle zachowuje jakąś ciekawość dziecka, jakąś zadziwiającą młodzieńczą energię na scenie, która gdzieś zrymowana z jej bogatym doświadczeniem, nie tylko teatralnym, ale także życiowym, z nagromadzonymi w jej sercu i duszy przeżyciami, czyni niesamowicie ekscytującą. Sztukę reżyseruje Paweł Miśkiewicz, który z Teatrem Polskim ma wiele wspólnego. Paweł Miśkiewicz, były dyrektor artystyczny w Teatrze Polskim we Wrocławiu. No, wspaniały comeback pana Pawła. Jest gwarantem, że przedstawienie będzie znakomite, ale i tytuł, który po 25 latach powraca na scenę, magiczną scenę Świebockiego. Pan Paweł Miśkiewicz, ale aktorzy, pani Krzesisława Dubiel. Na scenie towarzyszy pani Sławie jej uczeń, Marian Czerski, kolega z wcześniejszego przedstawienia, Wojtek Ziemiański, ze spektaklu Kanta, który Immanuel Kant, który tutaj w naszym spektaklu przywołujemy, i rzeczywiście najmłodsze pokolenie młodej aktorki, która towarzyszy pani Sławie w tej podróży. Spektakl ma mówić o naturze teatru, jego ulotności, nietrwałości i tym, jak traktuje ludzi, którzy poświęcili mu życie, aktorów. Można powiedzieć, pokazuje, jak teatr się zmienia, jak zmieniają się języki teatralne, jak też zmienia się nasze podejście do tworzenia, do w ogóle priorytetów życiowych. Tydzień przed premierą spektaklu teatr zawita na ekranie. W Teatrze Polskim będzie można obejrzeć sztukę Immanuel Kant, która była źródłem Panika patrzy na morze. Echo 24, Agata Sibilak.